Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę uwielbiam karcianki i świetnie mi się gra zarówno w te singlowe, jak i w te online. Chociaż z tymi drugimi troszeczkę gorzej z tego prostego względu, że no wiadomo, online meta, wszyscy grają tymi samymi dekami po pewnym czasie i ta cała zabawa z eksperymentów, kompletowania swojego własnego deku, no gdzieś po prostu zanika. I dzisiaj sobie właśnie pogadamy o gierce, która w dużej części czerpie z mechanik gry karcianej, ale nie wiem, czy można ją nazwać grą karcianą, no bo stricte takich kart tam właściwie nie ma. Ale mniejsza już o to, bo to są takie szczegóły. Zapraszam Was, moi drodzy, na Aether Lords 2. Grę wyprodukowało takie rosyjskie studio o nazwie Nival. I tutaj ciekawostka, ponieważ jest to samo studio, które było odpowiedzialne za Heroes 5. Więc na pewno troszeczkę wspólnych elementów znajdziecie między tymi grami. No i co mamy w środku? W środku mamy dwie kampanie. Możemy sobie zagrać Chaotami bądź Vitalami. I w momencie, w którym przechodzimy jedną kampanię, to odblokowuje nam się następna. Czyli w skrócie mamy do dyspozycji cztery kampanie i jedna finałowa, która wiadomo, wszystko spina w całość. Ja wybrałem sobie Chaotów i przejście tej kampanii zajęło mi tak gdzieś około 7 godzin, więc podejrzewam, że każda inna kampania też tyle zajmuje, ale na potrzeby tego filmu skupimy się tylko i wyłącznie właśnie na tej kampanii. Więc wcielamy się w skórę odważnego i łaknącego chwały wojownika o imieniu Konar, którego to ojczyzna została zalana przez kinetów, czyli jedną z czterech właśnie występujących w tej grze raz. Akcja rozpoczyna się w momencie, kiedy docieramy do jednej z naszych twierdz i akurat okazuje się, że jest ona pod oblężeniem. Naszym pierwszym celem będzie skontaktowanie się właśnie z dowódcą, który dowodzi obroną, ale zanim to zrobimy, to polecę sobie jeszcze w Explore. Więc tak sobie chodzę, dreptam po tej mapie i nagle dochodzę do pierwszego potworka. Jako, że jestem złakniony krwi i głodny akcji, to rozpętuje się walka, moi drodzy. Przed nami wielki nietoperz. Mężnie zaczynam przyzywać swoje szczury, ciskać wywroga błyskawicami, zalewać go falami ognia, w końcu, żeby po minucie zobaczyć ekran porażki. Wtedy sobie też uświadomiłem, że wybranie najtrudniejszego poziomu trudności to chyba nie był właśnie najrozsądniejszy pomysł, ale okej, do odważnych świat należy, próbujemy jeszcze raz. Znowu porażka. No to jeszcze raz. I kolejna. Zaraz po niej następna. Ale na szczęście ta była ostatnia, więc w sumie zginęliśmy 5 razy na pierwszej walce. Dobrze się rozpoczyna. Chociaż ten triumf wcale nie trwał aż tak długo, bo zaraz po nim czekał na nas kolejny potwór. Ogromny szczur. I tutaj zwyciężyłem za czwartym razem, więc jest progres. I po tych dwóch walkach dochodzimy do przywódcy, który dowodzi obroną tego zamku, tej całej twierdzy przed kinetami, który mówi nam, że udało się odeprzeć atak nieprzyjaciela, ale też nie za darmo, ponieważ obrońcy ponieśli ogromną cenę w postaci bardzo dużych strat w ludziach. Więc niestety aktualnie żaden kontratak nie wchodzi w grę i pozostaje jedynie czekać, chociaż czasu też nie mają zbyt dużo, ponieważ do twierdzy zmierza potężny wojownik kinetów, któremu nikt stąd nie ma szans. Nawet jakby się rzucili wszyscy naraz, to i tak by nie dali rady. Posłaniec z prośbą o posiłki owszem, został wysłany, jednakże nie sprowadzi tej pomocy na czas, więc sytuacja wydawać by się mogło, że jest dramatyczna, bez jakiejkolwiek szansy na wyjście z niej. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ właśnie oto zostajemy wysłani do chaty szamanki, która jak tylko się dowiedziała, o co chodzi, jak tylko zobaczyła, co się dzieje, postanowiła zamknąć się w swojej własnej chatce, żeby szukać rozwiązania całej sytuacji. Wyruszamy więc w drogę i trochę eksplorujemy, trochę chodzimy, trochę zbieramy surowców i przy okazji zdobywamy też naszą pierwszą specjalizację, która nam daje szansę na to, że przyzwany przez nas szczurek w momencie, w którym ma otrzymać śmiertelne obrażenia, nagle się zregeneruje. I tutaj uwaga, bo każdy z naszych przeciwników właśnie jakąś specjalizację posiada. Dla przykładu właśnie szczurki, z którymi się zmierzyliśmy do tej pory, posiadały właśnie taką specjalizację, którą my przed chwilą zdobyliśmy. Możemy mieć ich multum, możemy sobie dowolnie przed każdą walką wymieniać je, tylko trzeba pamiętać o tym, że aktualnie wybraną i aktualnie działającą możemy mieć tylko jedną specjalizację, więc trzeba mądrze tym zarządzać. Oprócz tego dostajemy też level up i możemy sobie wybrać dowolną
umiejętność spośród trzech, które akurat nam się wylosowały. Do wyboru mamy regenerację jednego punktu HP co 3 tury, 10% więcej zdrowia lub chociażby możliwość wykorzystania każdego zaklęcia dwukrotnie. I to mnie najbardziej zainteresowało. Ale o co chodzi z tymi ładunkami, o co chodzi z tym wykorzystaniem dwukrotnym, pozwólcie, że już Wam tłumaczę. Ponieważ w momencie, w którym rozpoczynamy walkę, losujemy do ręki 5 kart. I co rundę dobieramy kolejną, tylko że nie możemy mieć właśnie tych kart więcej niż 6. Przykładowo, jeżeli w momencie dobierania nowej karty będziemy mieli tych kart na ręce 8, to 3 z prawej strony zostaną nam zabrane i usunięte, a po lewej stronie pojawi się właśnie nowa dobrana karta, czyli w skrócie zostaniemy znowu z 6 kartami. I tak to się właśnie dzieje w tej grze. No i do tego wszystkiego trzeba pamiętać o tym, że raz wykorzystana karta nie może zostać ponownie dobrana, więc mamy tych kart ograniczoną ilość. Dla przykładu do deku możemy włożyć 16 kart i jeżeli tych 16 kart wykorzystamy, no to nie możemy już podjąć żadnej akcji, jesteśmy w kropce, musimy czekać na śmierć, ewentualnie pokonać naszego przeciwnika przyzwanymi stworami, czy chociażby jakimiś zaklęciami, które działają dłużej niż jedną turę. I takie sytuacje, gdzie braknie nam kart, zdarzają się dosyć często, no chyba że właśnie mamy tę zdolność, która powoduje, że tych kart możemy wykorzystywać więcej niż jeden raz. Dla przykładu, pierwszy poziom tej zdolności powoduje, że z tych kart nagle nie mamy ich 16, tylko dla przykładu 32. Później oczywiście te zdolności można ulepszać, więc tych kart będziemy mieli do wykorzystania jeszcze więcej i więcej, ale z doświadczenia wiem, że 2 to i tak jest już bardzo dużo i na większość walk wystarcza. No i skoro mniej więcej wyjaśniłem Wam, jak już działają te ładunki, to pozwólcie też, że wyjaśnię Wam, jak wygląda walka w tej grze, ale pozwólcie, że wyjaśnię Wam to właśnie na jakimś realnym przykładzie, więc przejdźmy do jakiejś walki. Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, bardzo cieplutko, to ja, Damian Ptak z Drobiowych Rozgrywek i dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda walka w tej grze. Otóż, zaczynając od początku, nasz przeciwnik to latający nietoperz, który ma specjalizację powodującą to, że każdy nietoperek pod jego kontrolą ma szansę na to, że wyrwie z nas jakieś punkty HP i przekaże swojemu głównodowodzącemu. Natomiast jeżeli chodzi o naszą specjalizację, to każdy szczurek w naszej kontroli ma szansę na to, że w momencie, w którym otrzyma śmiertelne obrażenia, wcale nie zginie, tylko się zregeneruje. Jeżeli chodzi o menu bitewne, to mamy kilka tutaj fajnych opcji, kilka fajnych rzeczy. To znaczy, tutaj w tym momencie mamy możliwość spojrzenia na swój cmentarz, w którym oczywiście na początku nic nie ma, nie mamy żadnych kreatur na cmentarzu. To może być przydatne w momencie, w którym chcemy jakieś kreatury wskrzeszać ze cmentarza, w którym chcemy zadawać przeciwnikowi obrażenia zależne od tego, ile ma kreatur na danym cmentarzu i tak dalej, i tak dalej. Można tym się bawić, można różne efekty właśnie pod ten deseń wykorzystywać. Tak samo tutaj mamy aktualne ulepszenia, aktualne wzmocnienia, które posiada czy to nasz bohater, czy to przeciwnik, czy to jakakolwiek istota, zawsze możemy tutaj po prostu sobie podejrzeć. No i dalej mamy liczbę naszych kart i nasze artefakty, których możemy wykorzystywać w trakcie bitwy. Idąc oczywiście w lewo od tej strony mamy nasz portret głównego bohatera, możemy sobie czasami popatrzeć na niego, możemy popodziwiać, o jaka świetna broda, nasze posiadane życie, obok nasz eter, czyli nasza mana, czyli punkty, za które wykorzystujemy karty, jak widzicie każda karta ma swój własny koszt, ta karta kosztuje 2 eteru, ale niestety nie możemy je wykorzystać, bo to jest ulepszenie danej istoty, a jak widzicie na polu jeszcze żadnej istoty nie posiadamy. Ta karta ma 5 eterów w koszcie, no i to są różnego rodzaju też istotki, które jak widzicie ta kosztuje 2, ta kosztuje 1. Obok mamy oczywiście nasze kanały eterowe, które możemy wykorzystywać do różnego rodzaju kart. To one powodują, to jest po prostu nasz przyrost eteru co turę. Czyli w tym przypadku, jako że mamy jeden eteryczny kanał, to dostajemy 1 eter co turę, no i plus 1, jako że my rozpoczynamy gierkę, jako że my jesteśmy osobą, która pierwsza się rusza, no to dostajemy plus 1 eter jeszcze na start. No i te kanały eteryczne też co jakiś czas pasywnie dochodzą, to znaczy, że co drugą, co trzecią turę, co trzecią rundę będziemy dostawali plus 1 taki kanał eteryczny. No i dla przykładu u przeciwnika to samo co u nas, karty w dłoni i tak dalej. Może przejdźmy po prostu sobie do walki, żebyście zobaczyli, jak wygląda wszystko w praktyce. Więc tak, przyzywujemy sobie naszego szamana, naszego orka, nie mylić z pewnym znanym orkiem w internecie, jak go niektórzy nazywają. Dobra, nieważne, nieważne. Ten ork ma taką specjalną, fajną, pasywną umiejętność, że jego posiadacz, jego właściciel zyskuje plus 1 eter co każdą turę. Więc my sobie tutaj zbudowaliśmy taki generator, żeby mieć więcej many, żeby móc więcej sobie tutaj porobić różnych fajnych, śmiesznych rzeczy. Więc robimy turę.
W takim razie nasz przeciwnik użył gejzera, czyli dwa etery zapłacił za to, żeby zyskać jeden eteryczny kanon. To znaczy, że będzie teraz więcej eteru miał co rundę. Tyle samo co my, ponieważ my mamy w formie potworka ten dodatni eter. Co my możemy jeszcze zrobić? Kolejnego potworka sobie robimy, żeby mieć jeszcze więcej eteru, no i przyzywamy sobie też szczurka. Szczurki wchodzą z taką umiejętnością, że od razu mogą atakować, od razu są gotowe, od razu są wypoczęte. Natomiast wszystkie inne potworki w momencie, w którym wchodzą na pole bitwy, wchodzą w stanie spoczynku, jak ten na przykład ziomeczek, który w tym momencie nie może żadnej funkcji zrobić, nic nie może w tym momencie zadziałać, ponieważ po prostu odpoczywa i jedną turę musi po prostu spędzić na odpoczywaniu. Więc kończymy naszą turę i po prostu przeciwnika okładamy. Jak widzicie, tutaj zadział się też dany efekt. No i poza tym straciliśmy wszystkie jednostki, ponieważ nasz przeciwnik użył czaru odpowiedzialnego za trzęsienie ziemi, który powoduje to, że wszystkie istoty bez latania otrzymują tyle obrażeń, ile gościu zapłaci. A dodatkowo nam przybył jeszcze z cmentarza jeden szczurek, ponieważ tutaj mamy specjalną umiejętność pasywną ze względu na bufik. Co my możemy zrobić dalej? Możemy wzmocnić tego szczurka, żeby miał dwa ataku, wysyłamy go do ataku i robimy turę. No i patrzcie, kolejna karta została mu zabrana, przyzwał sobie za to jeszcze tego stworka, nietoperka 5-4, to jest bardzo potężna istota, problematyczna przede wszystkim, nie możemy tutaj nic zaradzić, możemy jedynie tutaj wprowadzić ulepszenie dla naszego potworka, dla naszego szczurka. Ale nie będziemy go wysyłali do ataku z tego względu, że ten nietoperek po prostu go zabije w momencie, w którym będzie gościa blokował. Jak widzicie, on ma 5 ataku i 4 wytrzymałości. To znaczy, że nawet jak nasz szczurek zaatakuje pierwszy tego nietoperka, to dostanie za 3 punkty obrażeń i jeszcze 1 punkt wytrzymałości mu zostanie. Będzie mógł zaatakować naszego szczurka, odda mu za 5 i nasz szczurek zdechnie, a my tego nie chcemy, ponieważ jest całkiem ładnie ulepszony. Więc kończymy naszą turę, zobaczymy, co nasz przeciwnik zrobi. Nasz przeciwnik gościa zaklnął. Siła i wytrzymałość danego potworka spada o 4, ale wytrzymałość nie może spaść poniżej 1, czyli w tym momencie nasz szczurek jest useless. No i co my możemy zrobić za to? Możemy wysłać, a właściwie nie możemy wysłać naszego kobolda do obrony. Moglibyśmy, gdyby ta istota nie miała latającej zdolności, ale jako że ta istota jest latająca, to może być blokowana tylko przez inną latającą istotę. Istota na piechotę nie może tego zatrzymać, ale za to ten koboldzik ma to do siebie tyle fajnego, że ma tutaj taką umiejętność jak strzelenie błyskawicą darmowe. My nikogo byśmy tą błyskawicą nie zabili, jako że to zadaje tylko jeden, ale możemy strzelić przeciwniego bohatera. To zawsze jest jakiś jeden punkt obrażeń na plus. No i dobra, gościu nas bije, weszła specjalizacja, to znaczy, że uleczył się za tyle, za ile zadał, czyli za 5. Zostały nam tylko 2 punkty HP, nie mamy jak zablokować, więc po prostu umieramy. Ale spokojnie, moi drodzy, na tym właśnie polega ta gra. Na tym polega, żeby uzyskiwać informacje o tym, jaki deck ma nasz przeciwnik, tylko po to, żeby móc zastosować sobie dane kontry, żeby sobie zbudować specjalnie pod naszego przeciwnika swój deck, który gościa ojedzie. Dla przykładu, w tym wypadku dobrze byłoby złożyć ten czar, włożyć do naszego deku, który powoduje to, że wszystkie istoty latające otrzymują tyle punktów obrażeń, ile zapłacimy. Jako że przeciwnik ma same latające, a my nie mamy żadnych latających, to byłaby naprawdę bardzo potężna kontra na niego. No i moglibyśmy to zrobić, moglibyśmy gościa zaatakować, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to i w jaki sposób wygląda walka w tej grze, no to wam wszystko wyjaśniłem, sami możecie sobie podjąć decyzję, czy wam się podoba. Jeżeli o mnie chodzi, no to muszę wam powiedzieć, że jest wciągająca. No ale dobra, to byłem ja, Damian Ptak z drobiowych rozgrywek. Teraz przekazuję głos głównemu Damianowi Ptakowi. Niech wam on opowie o reszcie, jak wygląda ta gra dalej. Wracając do naszej opowieści, idziemy do tej szamanki, a ta nam mówi, że zwycięstwo możemy osiągnąć tylko poprzez spryt. Daje nam więc specjalny, starożytny artefakt, który pozwala niszczyć mosty. Naszym celem jest odcięcie w ogóle tego potężnego bohatera kinetów i zamknięcie go na jednej z wysepek. Więc następuje bardzo krwiożercza przeprawa, musimy pokonywać wszystkie potwory po drodze, ale w końcu docieramy do naszego celu i dzięki chwalebnemu poświęceniu jednego z naszych udaje nam się właśnie zniszczyć wszystkie mosty i odciąć wyspę, zanim bohater ją opuści.
Wracamy oczywiście do dowódcy i w nagrodę otrzymujemy trochę spelów oraz poradę, żebyśmy ruszyli w okolice Oka Chaosu, jako że ostatnio sporo tam zaginięć. Tak też czynimy i w taki oto sposób rozpoczyna się misja druga. I wydaje mi się, że tutaj też możemy dojść do podsumowania ogólnie tego, jak mi się grało w tę grę. A tutaj w skrócie będzie krótka piłka, bo osobiście Wam powiem, że gra naprawdę niesamowicie mnie wciągnęła i nawet teraz w tym momencie mam ochotę grać w nią dalej, no ale... No niestety muszę się powstrzymywać przed tym, bo kto dla Was nagra ten materiał? No dobra, rozpoczynając od początku. Sama historia nie była może jakaś niesamowicie wspaniała, pełna intryg, pełna jakiegoś knowania ciekawych postaci, świetnych dialogów, ale też nie była najgorsza i w miarę ciekawa, przynajmniej mnie ciekawiła. Miałem ochotę właśnie zobaczyć i poznać, jaką rolę odegra każda rasa, kim jest tajemnicza postać, która się w tych kampaniach pojawia i która nie należy do żadnych z czterech ras. Więc było tutaj parę takich pytań bez odpowiedzi, które były w miarę angażujące i które w miarę zachęcały do tego, żeby poznawać całą historię dalej. Jeżeli chodzi natomiast o walkę, to tutaj mam bardzo duże, bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony była naprawdę świetna, wciągająca cholernie. Mnóstwo deków, mnóstwo możliwości, mnóstwo możliwych playstyle'ów, mnóstwo eksperymentów i po prostu mnóstwo zabawy. Bo naprawdę te karty, te stworki, te wszystkie ulepszenia bardzo ładnie ze sobą się łączyły, bardzo ładnie się uzupełniały, więc niezależnie od tego, czy byliśmy bardziej defensywni, czy bardziej po prostu ofensywni, mieliśmy naprawdę mnóstwo sposobów na to, żeby właśnie wygrać z naszym przeciwnikiem. No ale z drugiej strony też było kilka mankamentów, których, o Bożuszku, nienawidziłem w tej grze bardzo mocno. Ponieważ widać było, że niektóre elementy mogli zrobić tutaj twórcy dużo lepiej. W szczególności takie rzeczy jak to, że te walki przy niektórych dekach się bardzo, ale to bardzo niesamowicie dłużyły. W szczególności przy tych defensywnych dekach. Granie nimi to był dosłownie jakiś koszmar. Tak samo jak granie dekami, które polegały na wykorzystywaniu jakiegoś rodzaju ulepszeń dla naszego bohatera, którymi można było spamić. Zdecydowanie zabrakło tutaj pewnych usprawniaczy, takich jak chociażby używanie tylko jednej animacji do wszystkich efektów danego typu, bo wyobraźcie sobie, że rzucamy na bohatera ulepszenie, które aktywuje się w momencie, w którym ginie dowolna jednostka na mapie. I wyobraźcie sobie, że nie rzucamy jednego takiego ulepszenia, tylko dla przykładu 3 lub 4. I teraz jakaś jednostka ginie na mapie. Wszystkie te ulepszenia nagle się aktywują, ale to nie jest jedna animacja. Nie, nie, nie. Tylko, moi drodzy, to są cztery animacje postępujące po sobie, więc załóżmy, ginie potwór, no i aktywuje się jedna animacja, czekamy. Aktywuje się druga animacja, czekamy. Trzecia animacja, czekamy. Czwarta animacja, no i dobra, wreszcie za nami. Ginie kolejny potwór, bo na przykład przeciwnik zaatakował dwa nasze stworki. No i znowu, jedna animacja, czekamy, druga, trzecia, czwarta. I moi drodzy, tego czekania w czasie walki mogło być naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. Więc to był naprawdę mankament, którego nienawidziłem w tej grze i jak miałem do wyboru właśnie grać takim deckiem, który był bardzo skuteczny, ale polegał właśnie na używaniu takich ulepszeń, to ja już wolałem zagrać mniej skutecznym deckiem, ale w miarę szybszym. Już nie mówiąc o takich rzeczach, że celowanie w przeciwne potworki było bardzo niewygodne. No dla przykładu chcieliśmy wykorzystać błyskawicę, więc klikamy na tę błyskawicę, no i teraz musimy nakierować prosto na danego potworka, żeby w niego cisnąć tą błyskawicą, ale ten potworek mógł być na przykład malutki, malusieńki, ciężko było na niego najechać. Takie rzeczy naprawdę bardzo mocno mi tę grę obrzydziły. Tak samo kolejny mankament, który mi się właśnie przypomniał, czyli to, jak wysyłaliśmy jakiegoś stworka do ataku przez przypadek, bo nam się miskliknęło. Chcieliśmy go cofnąć, bo w sumie jeszcze nie wykonał ataku, no ale nic bardziej mylnego, ponieważ się nie dało i nie było nigdzie takiej opcji. Więc naprawdę ciężko mi tutaj jednocześnie ocenić tę gierkę i ocenić walkę w niej, ponieważ pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Pierwszy raz spotkałem się z zjawiskiem, że walka jest jednocześnie tak samo dobra, jak tak samo zła. I jest w niej tak dużo przyciągających, świetnych elementów i jednocześnie tak dużo właśnie tych odpychających. I po prostu, nie wiem, moi drodzy, nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o ten element. Tak jak mówiłem, bardzo duże mieszane uczucia, bo tych mankamentów, o których Wam wspomniałem, no to jest oczywiście dużo więcej. I zarówno tych, które działają na plus w tej walce, jak i tych, które działają na minus w tej walce, więc
Jeżeli chodzi o muzykę w tej grze, no to tutaj też dosyć nierówno, też dosyć różnie, ponieważ były utwory, które naprawdę zapadły mi w pamięć i które naprawdę były bardzo dobre, a było też sporo właśnie takich utworów nijakich, gdzie ja je słyszałem, ja ich słuchałem, ale tak jakby nie wzbudzały we mnie żadnych jakichś większych emocji. A wiadomo, w soundtracku właśnie chodzi o to, żeby w jakiś sposób te emocje wzbudzać, nie? Idąc dalej, mamy system rozwoju postaci, który był w miarę wciągający. W miarę wciągający, ponieważ każdy kolejny poziom był naprawdę mocnym skokiem jakościowym. I to było po prostu czuć. Natomiast sama rozgrywka, przemierzanie świata, kupowanie zaklęć, budowanie tych deków były w porządku, były naprawdę ciekawe. Choć i tutaj też wypadałoby dodać parę usprawniaczy. Parę usprawniaczy, które mamy dostępne w dzisiejszych grach, a których wtedy, no tak średnio ze świecą można było szukać. Takich jak chociażby sortowanie zaklęć, moi drodzy, mnie naprawdę odpychał bardzo duży bałagan. No ale to są takie malutkie mankamenty, takie malutkie rzeczy, których mi naprawdę brakowało, bo jeżeli chodzi o samą gierkę, to naprawdę była miodzią, naprawdę bardzo mocno mnie wciągnęła i mam ochotę na więcej. Bo tak naprawdę wszystkie te rzeczy, wszystkie te minusy, o których powiedziałem, no to są właściwie takie malutkie niedociągnięcia, malutkie rzeczy, które można było zrobić lepiej, ale właśnie dużo też jest takich plusików malutkich, jak chociażby to, że co jakąś tam liczbę poziomów nasza postać zmienia swój wygląd. I to naprawdę cieszy, to jest naprawdę miłe i przyjemne dla oka. No i tak samo bardzo mnie cieszy to, że dotrwaliście do tego momentu, ponieważ w tym momencie zachęcam Was do zostawienia lajkacza, tak samo jak zachęcam Was do zostawienia subika, jeżeli spodobała Wam się taka forma opowiadania i chcielibyście w przyszłości coś więcej ode mnie obejrzeć. Tak samo możecie zostawić jakiś komentarz z propozycją jakiejś gierki, którą chcielibyście, żebym sobie zagrał i o której chcielibyście, żebym Wam opowiedział. A jak nie macie jakiejś gierki, którą chcielibyście zobaczyć, to nie wiem, możecie napisać chociażby jakieś mięso bądź cytryna, nie wiem, obojętnie co sobie tam wybierzecie, tylko po prostu już o to, żeby się tam, wiadomo, statystyki zgadzały, algorytmy YouTube'a i te sprawy. No i na tym wydaje mi się, że możemy zakończyć. Życzę Wam, moi drodzy, miłego dnia. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!